Witam w kolejnym odcinku. Tym razem będzie to recenzja myszki bezprzewodowej Logitech M171 w kolorze czerwonym. Zapraszam na film. Tutaj myszkę w porównaniu do mojej dłoni, ona jest mała. Mamy tutaj informacje odnośnie zasięgu 10 metrów, czas pracy na bateriach 12 miesięcy i odbiornik plug and play, kompatybilna z Windowsem 10, 8, 7, Mac OS 10, 8 oraz późniejszymi oraz Chrome OS. Ale nim przejdziemy do myszki, to tutaj mamy dokumentację. Mamy łącznik, wyłącznik. Tutaj ściągamy, żeby dostosować się nasz odbiornik. I podłączamy go do PC-ta, jak i do laptopa. To nam nie będzie potrzebne. Przechodzimy do naszej myszki. Pikuśny ogonek, no to nasza myszka. W zestawie mamy z baterią już i mamy nasz odbiornik. Ogonek wyciągamy, już nam nie będzie potrzebny. Zamykamy naszą myszkę. Jest ona włączona, jest ta mysz optyczna. Gołym okiem tej diody nie zobaczymy, ale oko obiektywu zobaczy wszystko. Mamy tutaj ślizgacze, jeden tu większy. Właściwie wygląda jak oczka i buźka. Myszka mała, przyciski dwa. Tu się nic nie będzie ślizgać. Rolka też działa. Więc zaraz to wszystko podłączymy. Jest charakterystyczny dźwięk podłączenia myszki i sprawdzimy, jak się będzie stosować na tym blacie. Tutaj mam oczywiście wytłoczone logo Logitecha. Tak samo tutaj mamy model wybity M171. Myszka oczywiście od razu po podłączeniu działa, nie ma najmniejszego problemu. Można się przełączać między kartami. Wszystko działa. Myszka z baterią waży 70 gram, więc jest to idealna myszka dla osób, które często podróżują, mają ze sobą laptopy czy netbooki nawet, i taka idealna myszka sam raz do torby, dużo miejsca nie zajmie, wagowo też nie, więc potestuję ją, jak się będzie spisywać, jak te przyciski będą działać i wydam swój werdykt. Podsumowując, myszka Logitech M171 jest rewelacyjna w postaci swojej lekkości, zwinności, chociaż daleko jej do gamingowych myszek, ale ma jedną zaletę, jest bezprzewodowa, więc w czasie podróży nie będziemy musieli narzekać, że gdzieś się nam kable będą nam przeszkadzać w bagażu. Jest mała, poręczna, dodatkowo ma przegródkę obok baterii na chowany nadajnik. Ewentualnie cały czas może być on wpięty w komputer, jeśli dysponujemy oczywiście odpowiednią ilością portów USB. Oczywiście polecam tę myszkę. Jeśli komuś odpowiada ten kolor, to oczywiście w tym kolorze. Jeśli nie, to są dostępne w różnych wariantach. Link oczywiście
do tego produktu pod filmem w opisie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.